Siema, siema telewizu, witam Ciebie ponownie na moim kanale. A dzisiaj mam kolejny odcinek polecony mi przez widza. Jest to odcinek 242. Zainteresował mnie bardzo, ponieważ jego opis brzmi następująco. Licealista Paweł Borowiec robi sobie tatuaż z imieniem ukochanej Marzeny Tomasik. Wkrótce nakrywa dziewczynę na całowaniu z innym chłopakiem i zrywa z nią. No, robienie sobie tatuaży z imieniem swojej drugiej połówki zawsze ma jakieś ryzyko. Niektórzy takie tatuaże zakrywają i po 5 razy. Shit happens. Także zanim wytatuujecie imię swojego kochanego Kubusia, z którym jesteście już całe 3 tygodnie, zastanówcie się trochę. And without further ado, szkoła, odcinek 242. Zapraszam! Paweł Borowiec z klasy drugiej A liceum jest bardzo zakochany w swojej dziewczynie Marzenie Tomasik. Z miłości do niej zrobił sobie tatuaż, którym chce się pochwalić swojemu przyjacielowi Alanowi Zagórskiemu. To jest bez sensu. Plus jeden. Najlepsza reakcja w momencie, kiedy ktoś ci mówi, że chce sobie wytatuować imię swojej dziewczyny lub chłopaka, szczególnie jeśli akcja dzieje się w liceum. Siema. Cześć. Siema. Patrz, stary. A to on już to zrobił i to jeszcze... O k***wa. Nie dziwię się, jeśli ten tatuaż byłby pretekstem, dlaczego go zdradziła. O kurczę, nie jest prawdziwy? Nie no, wiesz, w gumie Orbit akurat był taki z imienia mojej dziewczyny, więc sobie wytatuowałem, tak, zejdzie za 3 dni. Dlatego przez ostatni tydzień chodziłeś z bandażem. Wiesz, chciałem, żeby tatuaż się trochę zagoił, zanim pokażę go Marzence. No, ona go jeszcze nie widziała, jak zobaczy, padnie z zachwytu. Słuchaj, chcesz, żeby zrozumiała, że kocham ją tak bardzo, jak ona mnie. A to ona też ma jego imię wytatuowane? Czy może po prostu sobie z karyfikacją gdzieś, nie wiem, na plecach zrobiła jego imię? Wiesz co, powiem ci szczerze, że Marzena nie wygląda na jakąś mega zakochaną w tobie. No, skoro twój najlepszy ziomek mówi ci, że Marzena nie wygląda na zbyt zakochaną w tobie, to może warto było jednak skonsultować z nim ten tatuaż, zanim go zrobiłeś. Uważaj, jak chodzi. Sam uważaj, to ty na mnie wpadłeś. Tak. Ciekawe, czy to będzie miało jakiś sens fabularny, czy po prostu tak aktorzy zaimprowizowali i stwierdzili, że dobra, naturalnie w szkole się tak, tak się wiadomo, z bara traktują, więc let's do this. Super, całujesz. Marzena? Cześć, Pawełku. Twój chłopak chodzi z tobą do szkoły. Gdzie go zdradzasz? Kurwa, w szkolnej bibliotece. Ja wiem, że to uniwersum szkoły. Ja wiem, że to wszystko to są takie ściany ze szkła wokół tego budynku i nie można wyjść poza. Ja wiem, że tak działa to uniwersum. Ale nie wiem, choćby w jakimś mało uczęszczanym kiblu, gdziekolwiek. Kurwa, na środku biblioteki. A co gdyby kolega jakiś to zobaczył? Chyba, żeby dołączył. Ale to inna sprawa. Słyszałem, że się całowaliście. No, nie rób ze mnie idioty. Oj, no, całowałam się, ale nie musisz robić afery. No tak, no tam, całowałem się tam, no tam już jestem w ciąży z tym chłopakiem, nie musisz robić afery, i tak cię kocham, what the fuck. Słuchaj, jesteśmy parą, a ty robisz mi takie coś? Myślałem, że ci na mnie zależy. O Boże, no, Pawełku, słodki jesteś, ale on też mi się podoba, no. Słuchaj, Pawełku, ja chyba jestem poliamoryczna. Albo ci się to podoba, albo dalej. A z nami koniec. Hej, twoja strata. Ale ze mnie kretyn. Tak mi na niej zależało, a dla niej to była tylko zabawa. A może ona chciała, żeby oni zrobili taki trzyosobowy związek? Może jej marzeniem było być w związku z dwoma facetami? Co z tego, że ci faceci się nienawidzą? Zawsze można się polubić. Chłopak jest przybity po zerwaniu z Marzeną. Wstydzi się też tatuażu, który zrobił sobie dla niewiernej dziewczyny. Postanowił nie przebierać się, żeby koledzy z niego nie kpili. Co? Poważnie? No. Chcesz, ja z nią zerwałem, okej? Ej, chłopaki, ale żeby nie było jak co, to ja zerwałem to. Ja ją zdradziłem 14 razy. Z osobnikami wszystkich płci. Co jest, Paweł, z tobą? Ja nie mogę grać trenerze, bo mam kontuzję. Jaką kontuzję? O czym ty mówisz? No bo ostatnio coś sobie zrobiłem z kolanem i ciężko mi teraz chodzić. O nie, on jest skończony. On będzie musiał na każdym WF-ie teraz wymyślać jakąś pajacerkę, żeby tylko nie ćwiczyć. Kontuzja kolana? Co to za ściema? Przecież musiałem wymyślić coś, nie mogłem się przebrać. No, jakbym się przebrał, to była jeszcze większa szydra niż przed chwilą. No przecież na maksa chciałeś zagrać w tym meczu. No tak, ale patrz, do meczu są 2 dni, nie? A przez ten czas nic nie zrobię z tą dziarą, no. Nie możesz sobie założyć jakiegoś bandaża na tą rękę? No przecież przez tydzień nosił bandaż, to mógłby nosić go dalej. Powiedzieć, że tam, nie wiem, grzyb mu rośnie i nie ma co z tym zrobić. I tak, żeby oszczędzić widoku złego kolego, nosi bandaż. Problem rozwiązany. Człowieku, myśl logicznie, jakby mi ją spadł albo się zsunął. Nie mogę ryzykować, no. No dobra, jak chcesz, ja lecę na trening, na razie. No, trzymaj się. No dobra, jak chcesz, przyjacielu. Twój problem. Ale w sumie co się dziwić, no jeśli jego przyjaciel jest... był w związku z taką dziewczyną, która miała go w dupie, a i tak sobie wydziarał jej imię, no to ja też bym trochę był like, nie, to twój problem, Stach, nie mogę ci pomóc. Nie mam takiej władzy. Wojtek Radwan, uczeń klasy 3 C liceum, założył wspólnie z kolegami zespół hip-hopowy. Chłopcy zamierzają wystartować w telewizyjnym talent show, do którego przygotowują się od kilku tygodni. Alechu, nawinij na tym szybszym. No jest Leszek.
Gotowy na próbę? Jasne, gotowy. Tylko najpierw muszę wam kogoś przedstawić. Mamy nową laskę w szkole i musicie ją koniecznie poznać, stary. Chodźcie, zajebista laska. No, czyli tutaj mamy zespół Paktofonika, White Widow, nie wiem, 2115. Coś mi się wydaje, że ich wątek nie będzie tak dobry jak wątek z tatuażem, ale dajmy im szansę. Serio, twój tata jest z Bronxu, w sensie tego w Nowym Jorku? No tak. Dopiero gdy poznał moją mamę, to przeprowadził się z nią do Polski. On jest czarny, więc ja jestem mulatką. Super. Okej, okay, I see where this is going. Jej ojciec jest z Bronxu, dlatego ona jest mulatką. I dlatego też ma dready. Niech zgadnę, będzie zajebiście rapowała. To są właśnie chłopaki, z którymi nagrywam hip-hop. O hej, Ela jestem, dla znajomych Elisza. Leszek dużo mi o was opowiadał. Cześć, Wojtek jestem. Siemaka. Hej. Słuchajcie, Elisia zajebiście śpiewa i chciałaby dołączyć do naszego składu. No jasne, żebym chciała. Leszek puszczał mi ostatnio wasz kawałek. Był rewelacyjny. Czy naprawdę oni próbują sprzedać białą typiarę z jakimś ciemniejszym podkładem, jaką mulatkę? Czy wy widzieliście kiedyś czarnoskórego człowieka? Elanowik jest zafascynowana hip-hopem i kulturą afroamerykańską. Dlatego przeciemnia swoją skórę kremami samoopalającymi i kłamie wszystkim, że jej tata jest czarnoskóry. O kurwa, czyli to jest w loże tego serialu, że ona ściemnia. Że jest czarnoskóra. Okej, okay. TVN Dodge the Bullet. Wyobraźcie sobie, że do waszej szkoły nagle randomowo przychodzi jakaś typiara. Jest ewidentnie po prostu ciemniejszy nam podkładem, kosmetykami, pociemniona i wmawia wszystkim, że ma ojca z Bronxu. Chyba, że ten ojciec jest po prostu biały, bo na Bronxie żyją też biali ludzie, nie wiem, czy wiecie. Nie dość, że wszyscy w szkole uwierzyli, że jestem czarna, to mam szansę dostać się do prawdziwego zespołu hip-hopowego. Normalnie byłoby trochę trudno, bo ze śpiewaniem u mnie tak sobie. No ale przecież teraz nieważny jest śpiew, liczy się image. Nie mam pojęcia, jaki fikołek logiczny trzeba było zrobić, żeby jakkolwiek było to wiarygodne. Ja wiem, to jest szkoła, to się dzieją różne niewiarygodne rzeczy, ale ze wszystkich tych niewiarygodnych rzeczy, to jest chyba najbardziej taka, że zatrzymałem się nad nią i myślę, nie. Nie, ajołaskę? Jasne, braliby. Nie wiem, ktoś by na desce jeździł? Oczywiście, ktoś by zamykał w piwnicy, nie ma problemu. Ale uwierzysz, że ona jest czarna? Nope, nope, that would not happen. Trwa próba w radiowęźle. Ela stara się jak najlepiej wypaść przed chłopakami. Bardzo chce się dostać do zespołu, żeby móc wystąpić w talent show i zdobyć popularność. Jak ten dym nad miastami płonie Rzym, płonie Paryż za naszymi sprawkami, może krwi pod nogami. Oni... robią hip-hop, czy oni robią... co to jest? To jest taki jakiś leniwy taco połączony z mrozem, ale tym starym mrozem z czasów miliona monet. Tylko to wszystko jest jakieś takie jeszcze biedniejsze. W sensie nie, żebym coś miał, to taco, taco jest spoko, ale co oni robią? Po prostu to nie jest hip-hop. Ja nie słucham hip-hopu, a wiem, że to nie jest hip-hop. Może krwi pod nogami, to nie widok dla mamy. To nie widok dla mamy. No nie wiem, o co chodzi, no i młoda Leokadia. Dobra, wiecie co, bo ja potrzebuję trochę czasu i ja muszę to przećwiczyć, ale będzie lepiej. Ale jasne, było super, nie chłopaki? Nie, to jest wyższy level absolutnej abstrakcji. Oni uwierzyli w to, że ona jest mulatką, zacznijmy od tego. Po drugie, tylko i wyłącznie z tego powodu, że jej ojciec jest ponoć czarnoskóry, stwierdzili, że ona się nada do tego, żeby być w ich zespole. Ona teraz daje im dowody na to, że się nie nadaje, nie potrafi śpiewać, nie potrafi rapować, nie potrafi nic, nie potrafi tak naprawdę nawet udać, że jest czarnoskóra. I oni są tak, nie, spok, koleżanko, ty jesteś teraz najcenniejszym elementem naszego zespołu. Co za banda jełopów? To będziemy w kontakcie, no i damy dobra. Ci znać. Okej, okay, dobra, no to fajnie. Jasne, nie przejmuj się było, Aksa, naprawdę, razem wygramy to talent show. Dobra, dzięki, no to cześć, pa! No, cześć, cześć. Dobrze było, Kamil, nie? Panowie, ale ona w ogóle nie umie śpiewać. Ale stary, przecież nie to się liczy. Stary, nie liczy się to, jak ona śpiewa, liczy się to, że ma ojca z Bronxu. Więc wykorzystajmy jej pozorny kolor skóry, żeby wygrać ten talent show, grając tym, że ona będzie tą naszą token black girl. Jak to nie to się liczy? Wokalistki nie muszą umieć śpiewać? Jasne, liczy się wygląd, a Elisza nie dość, że super laska, to jeszcze ma czarną skórę. No, w sumie taką półczarną. Taka mleczna czekolada. Weźcie któryś, jeden z was, chyba Kubuś, Andrzejek, weźcie jakiś wacik i przejedźcie jej po twarzy. Cały czar pryśnie. To naprawdę nie jest trudne. Przecież razem z nią wygramy to talent show. W przedbiegach, stary, zobaczysz. W przedbiegach? W przedbiegach to jak ten tłum usłyszy, cała publika, jej wycie, to... Tylko nas wyśmieją i tyle będzie talent show. Słuchajcie kolegi w koszulce NYC. On ma koszulkę New York City, on wie co to Bronx. On jest w stanie rozpoznać, że ona możliwa, że wcale nie jest czarnoskóra. Ja założyłem ten zespół i nie pozwolę, żeby ona do niego weszła, tak? Nie róbmy dziadostwa. To jest hip-hop. Szanujmy się. To jest hip-hop. Gdybyśmy robili metal, nie ma problemu, ale to jest hip-hop. Każde dziecko wie, że w dzisiejszych czasach liczy się dobra promocja, a nie muzyka.
Tylko szkoda, że Wojtek jest odporny na każdy argument. I co to za teksty, że to jego zespół? Za kogo on się ma? Po prostu Wojtek przewiduje to, że jak wyjdziecie na tą scenę i ona będzie próbowała udawać, że jest czarnoskóra, no myślę, że śmiechom nie będzie końca. Nie będzie końca do momentu, kiedy nie opuścicie tego liceum. Na następnej przerwie Ela niespodziewanie spotyka w szkole swojego tatę. Nastolatka jest przerażona. Boi się, że uczniowie zobaczą ich razem i odkryją, że jej ojciec nie jest czarnoskóry. To ja już zostawiam pana z córką. Do widzenia. Chciałem zobaczyć, jak ci w tej nowej szkole się wiedzie. Po co? Przecież jakoś nigdy wcześniej nie przechodziłeś. Co ty taka zdenerwowana jesteś? Błagam cię, tato, musisz już iść. Słuchaj, tato, sprawa jest następująca. W moim domu jest taki bardzo ciemny podkład. Wiem, że nie wiesz, co to podkład, ale spokojnie. Musisz go wziąć i pokryć się nim cały. To bardzo ważne. Zdenerwowana Ela nie zauważa, że świadkiem jej rozmowy z tatą jest Wojtek Radwan. No dobra, no zobaczymy się w domu. No, no pa. Ej, to był twój stary? Co? Oszalałeś? Ej, co za akcja? Nie miał być czarny? No mój ojciec jest czarny, ja nie znam tego kolesia. No, a wystarczyło powiedzieć, że spokojnie, to mój tatuś, ale nie ojciec, tatuś. I sytuacja by się rozwiązała. Ale jaja, Elisza nakłamała wszystkim, że jej stary jest czarnym ziomem z Bronxu, tymczasem to zwykły biały Polak. Zwykły biały Polak, tfu, pewnie jeszcze w Łodzi mieszka. Bo w sumie Łódź to taki Bronx polski. Radom? Łódź? Bytom? Które z tych miast zasługuje na to miano? Dajcie znać w komentarzu. Po co mój ojciec przyjeżdżał do szkoły? Teraz Wojtek wie, że kłamałam i na pewno to wygada kumplom zespołu, a oni już mnie nie przyjmą do składu. Muszę coś zrobić. Ten talent show to naprawdę dla mnie wielka szansa. Nie pozwolę, żeby jakiś Wojtek mi to wszystko zepsuł. Okej, skoro już poszłam w to, że pomalowałam się ciemnym podkładem, chyba czas odpalić Nutellę. Widzę, że już za mną tęsknisz. Ja za tobą, proszę cię. Też bym żałowała na twoim miejscu. Nie znajdziesz drugiej takiej jak ja. No nic, muszę lecieć. Pa! Ale jej chodzi. Ona chciała być z nim w związku, ale też móc zdradzać go, ale co? Co? Nie, naprawdę, myślę kolego, że dobrze, że wyskoczyłeś z tego. Szkoda, że byłeś na tyle głupi, żeby zrobić tą dziarę. Najgorsze jest to, że jakby ona się dowiedziała o tym tatuażu, to już byłby kompletny koniec. Chyba, że ściemnisz, że wydzierałeś się dla jakiejś innej. Ale jakiej innej? Mało to jest marzeń na świecie? Na pewno się jakaś w szkole znajdzie. Wiesz co, ja chyba nawet jedną kojarzę. Chłop teraz będzie polował na Marzeny. Odpali Tindera, da sobie filtr, że tylko Marzena i będzie tak wszystkie w prawo, żeby jakakolwiek siadła. Ale to co, to jego plan teraz był taki, żeby poderwać jakąś Marzenę i zainsynuować, że po dniu albo dwóch związku wytatuował sobie jej imię? To chyba jeszcze gorzej. Alan ma rację, jeśli poderwę jakąś inną Marzenę, to nie będę się już musiał ukrywać z tym tatuażem. No jeszcze moją byłą może skręci zazdrości, jak zobaczy, że mam już inną. Kurde, teraz tylko muszę znaleźć jakąś sensowną Marzenę. No teraz tylko trzeba jakąś foczkę znaleźć, pani. I to taką, żeby się nie przestraszyła, że mam jej imię wytatuowane tak naprawdę od czasu, zanim się poznaliśmy. Cześć. Paweł jestem. Cześć, Marzena. Śliczne imię dla ślicznej dziewczyny. Trochę suchy tekst, ale dzięki. A to, że masz bardzo niespotykane oczy, też już suche? No, troszkę mniej. Wiesz co, sytuacja wygląda tak. Bardzo mi się podobasz i może chciałabyś wyskoczyć gdzieś ze mną po szkole? Ej, co jest? Odwal się od mojej dziewczyny. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Ale ta Marzena to też. Co te wszystkie Marzeny takie skore? Skore na jakieś skoki w boki. Ona jakoś nie poinformowała go, że ma chłopaka. W momencie, kiedy przychodzi i mówi, że no ładne imię, no ładne oczy, to już powinna jej się zapalić lampka, że on mnie chyba podrywa. Może to moment, żeby mu powiedzieć, że sorry, jestem zajęta. Ale nie, te Marzeny, panie, one to wszystkie by najchętniej 30 chłopa naraz miały. Alan nieźle mnie wpakował. Dobrze, że pojawił się Lesiu, bo ten psychol walnął mnie centralnie w tą głupią dziarę, a ona nadal mnie jeszcze trochę boli. Kurde. To szukanie innej Marzeny to był jednak kretyński pomysł. I co teraz? Nie masz innych opcji, możesz albo znaleźć inną Marzenę, albo jakoś ten tatuaż zakryć, zmienić, whatever. No bo w sumie jak oni chcą to rozwiązać? Albo znajdzie faktycznie inną Marzenę na koniec tego odcinka, albo w jakiś sposób zakryje ten tatuaż. A mi się wydaje, że on już swoje ostatnie 50 zł na ten tatuaż wydał. No bo nie wierzę, że to kosztowało więcej, biorąc pod uwagę to, że wygląda jakby to zrobił jego kolega w szatni. Więc co, najlepiej to by było, jakbym nosił jakieś bluzki z długimi rękawami, żeby nie było go widać po prostu i tyle, no. Aż do momentu, dopóki nie wykombinuje czegoś, żeby go usunąć. Paweł, to ty masz tatuaż? Tu. Tak się kończy głośne mówienie o swoich największych słabościach. Weź mi pokaż, co to jest, no nie widziałem dokładnie. Nie, stary, nie mam czasu. Paweł. Sorry, nara. Gdyby trochę to przerobić, wyglądałoby jak logo zespołu Mayhem. I wtedy ludzie nie pytaliby się, co to jest. Po prostu i tak by nie wiedzieli, co to jest. Win-win. Paweł potrąca koleżankę z kółka biologicznego. Oboje bardzo się nie lubią. Co? Mam ważniejsze sprawy na głowie niż twoja bluzka. Sorry, Marzena. Aha, ona nazywa się Marzena i to oni będą razem.
razem na końcu. Już wszystko rozumiem. Stary, to ty znasz jakąś Marzenę i nic nie mówiłeś? No, ty widziałeś, jak ona się zachowuje? To jest najbardziej opętana laska w szkole. Chodzę z nią na kółko biologiczne i nie, w życiu nie widziałem bardziej wkurzającej laski. No, ale imię się zgadza, tak? Zaraz cała szkoła się dowie, że masz tatuaż, będą chcieli go zobaczyć. No i co wtedy? Jezu, te plany są takie krótkowzroczne. Jeśli on znajdzie teraz Marzenę, to musi ją mieć już do końca życia. No, chyba, że do końca życia będzie po prostu szukał nowych kobiet o imieniu Marzena. Cześć, możemy pogadać? Tak, spoko. Też chciałem z tobą pogadać, no, o zespole. W sensie, no, ja cię bardzo chcę w zespole, ale Wojtek ma jakieś, ale nie wiem, o co mu chodzi w ogóle. On mnie nienawidzi, bo jestem czarna. Co? Tak, powiedział mi to na poprzedniej przerwie. Nazwał mnie czarnuchem, brudasem i asfaltem. Cóż za odcinek. Będziemy tutaj mieli osobę, która robi coś rasistowskiego, próbującą poniekąd kogoś innego robić w rasizm. Po różnych wyzwisk musiałam słuchać w dzieciństwie. Zawsze zdarzał się taki palant, który się czepiał mojej czarnej skóry. Ale oni się nie czepiali tego, że jesteś czarnoskóra, bo nie jesteś czarnoskóra. Oni czepiali się tego, że masz zbyt ciemny podkład, żebyś w końcu zrozumiała, że nie pasuje on do ciebie. No nie obraź się, ale aż tak czarnej skóry, no to ty nie masz. Ale dla takiego rasisty jak Wojtek to bez znaczenia. On mnie nazwał brudasem, rozumiesz? No już, już. Damy radę. Nie, ty nie rozumiesz. To nie przez skórę cię tak nazwał, tylko przez dredy. Wiadomo, jak ktoś ma dredy, no to widać, tam te robaki tam chodzą, no wiesz jak jest. Wojtek jest rasistą, ale w sumie nic wcześniej na to nie wskazywało, zresztą nieważne. Wojtek mnie wkurza i rządzi się w zespole. Jak zrobię mu akcję, że jest rasistą, to będzie spalony. No i świetnie. A to oni w tym zespole są z jakiegoś castingu, że się nie znają? Myślałem, że są jacyś przyjaciele, którzy razem założyli zespół. Ale jeśli nie, ja tak po prostu od razu zrobił kampanię, to jest rasista. A w sumie i tak cała szkoła powinna stanąć za nim, bo widać, że ta laska nie jest czarnoskóra. Dlaczego wy mi wmawiacie, że ktokolwiek w to wierzy, poza tym jednym jołopem? O, siema, dobrze, że jesteś. A propos twojego wstąpienia do zespołu. Nie, nie, stary, Elisza jest w zespole i przyszła na próbę. Dobra, ale gadaliśmy chyba. Ty już lepiej nic nie mów. Co? Elisza nam powiedziała, jak ją zwyzywałeś. Jest niezły z ciebie dupek, stary. Robisz hip-hop, a nienawidzisz czarnych. Co z tobą jest nie tak? Oj, chłopaki, gdybyście tak o jakichś osiedlowych raperach pochodzili, ja myślę, że to nie jest żaden nieznany trend, że ludzie, którzy robią hip-hop, nie lubią osób o innym, nie wiem, o innym kolorze skóry na przykład. Myślę, że to wcale nie jest rzadkie. Ja cię wyzywałem? Tak wyzywałem. Ty nawet nie jesteś czarna. Co ty bredzisz? To ona bredzi. Widziałem dzisiaj jej ojca. Jest cały biały jak śnieg. Jak ty możesz mówić takie rzeczy? Nie, już ty. Jezu, Leszek wierzy i tylko i wyłącznie dlatego he wants to smack that ass. To jest jedyny powód. Powodzenia z takim beztalenciem. Kogo nazywasz beztalenciem? Ciebie nazywam beztalenciem. Jednej nutki, kochana, nie potrafisz czysto zaśpiewać. Wystąpię solo. No i bardzo dobrze, Wojtek. Wystąp solo. Oni nie mają przyszłości. Nie potrafią zrozumieć, że ona nie jest czarnoskóra. Nie potrafią zrozumieć, że ona nie potrafi śpiewać. Oni sami są dość kaprawi. Dawaj, Wojtek, jedziesz solo. Świat jest dla ciebie otwarty. Paweł Borowiec rozstał się rano z dziewczyną, której imię wytatuował sobie na ręce. Chłopak w obawie przed kpinami kolegów postanowił poderwać nielubianą koleżankę Marzenę Kaliciak, która ma na imię tak samo jak jego była dziewczyna. Czyli to się dzieje jednego dnia. Mogliby mieć chociaż tam ten honor i powiedzieć, że to się dzieje na przestrzeni kilku dni. Nie, rano zerwał z Marzeną, po południu chce już inną Marzenę. Speedrun. Mówię ci, to kino 4D wymiata, musisz tam koniecznie iść. No właśnie, ja byłam, jest genialne. Dziewczyny, też bym chciała strasznie iść do tego kina. No ale nie mam kasy. Jezu, wszyscy już byli na tym filmie, tylko nie ja. O, wyczuwam tej okazji. Tak się składa, że mam akurat 20 zł. Wiesz, chciałbym cię przeprosić za to, że wtedy oblałem ci tą wodą. Ty mnie przepraszasz? No chyba się przesłyszałam. No właśnie, Paweł, ty coś paliłeś? Jezu, od razu paliłeś. Po prostu dotarło do mnie, zachowałem się jak dupek, no. No to przynajmniej co do tego się zgadzamy. Słuchaj, moglibyśmy porozmawiać w cztery oczy, bo chciałem cię o coś spytać. No to pytaj. Aha. No dobra. Wiesz, bardzo mi się podoba, że chciałbym gdzieś z tobą wyskoczyć. W sensie, że na randkę? No, tak. Ty i ja na randce? Chłop, co by o nim nie mówić, ma jaja ze stali. Nie dość, że oni się nienawidzą, to jeszcze ona siedzi z jakimiś dwoma koleżankami, które prawdopodobnie też go nienawidzą, no bo tak to działa przecież w takich sytuacjach. I po prostu wali prosto z mostu. Chodź ze mną na randkę. Balls of steel. On powinien być tutaj czołowym playboyem tej szkoły. Nie no, ja sobie ze mnie robisz. Dobra, nieważne, zapomnij. Serio? Co, myślałam, że ty łykniesz taką ściemę? No właśnie teraz nie wiem, czy to była ściema. Naprawdę wyglądało mu, jakby mu zależało. Ale przecież ty nigdy byś się z nim nie umówiła. On cię wkurza na maksa. No właśnie. No niby tak. Ale w sumie to on całkiem fajny jest.
W sensie podoba ci się jego morda? Powiedz to wprost. Jak możesz mówić, że jest fajny, skoro się nienawidzicie od kiedy się znacie? Chyba, że jesteś masochistką. Nastolatek jest zły, że Marzena go wyśmiała. Kolega namawia go, żeby jeszcze raz spróbował z nią się umówić. Mówiłeś, że chciała iść do tego kina 4D, tylko nie stać na bilet. Może coś tutaj zadziała. Co, może mam jeszcze ten bilet zafundować? Nie mam opcji, nie wydam na tą zauzanie złotówki. A to on chciał ją poderwać, nie kupując tego biletu. I kurwa tak po prostu wparadował tam i chciał z nią porozmawiać, się ją wyrwać na randkę, nawet nie oferując w barterze tego biletu. To ja już nie wiem, czy to jest Balls of Steel, czy to jest Brains of for Nothing. Paweł! Ono tu. Ziomeczki gonią za piłką, dzień jak co dzień. W ostatnim odcinku też się piłka rolowała, teraz się piłka roluje. To jest po prostu coś, jakieś zjawisko paranormalne, które dzieje się na korytarzach tej szkoły. Już wszyscy się przyzwyczaili. Widzimy się na treningu, za dwa dni jest mecz, masz na nim grać. Bez żadnych migań i ściem, jasne? Jasne. Jak kłamać, to nie mnie, a jak masz problem, przyjdź, to pogadamy. Dobra, będę pamiętał. Teraz wszyscy już będą wiedzieli o mojej tatuażu i stanę się pośmiewiskiem, zajebiście. Stary, do jutra do treningu masz jeszcze mnóstwo czasu. Mówię ci, leć do Marzeny, postaw jej ten bilet i wszystko będzie cas. Okej, na początku chciałem tutaj powiedzieć, że no tak, ta Marzena na pewno teraz da się tak idealnie szybko wyrwać. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że on ma ten tatuaż, dla niej też to będzie dziwne. Zostawmy to, że ona się tak da wyrwać na ten bilet po prostu. Ale w sumie, ona już powiedziała, że on jest w sumie taki fajny. Więc jak on teraz przyjdzie i powie, patrz tutaj, rekiny 4D, płaszczka ci w mordę wleci, to no nie no, ona pójdzie w to. Ona pójdzie w to, bez problemów to pójdzie. To jest takie proste. Stary, no wierzę, że dasz radę. Co masz do stracenia? Czy ja wiem? Tylko nie mówi, że ma ładne imię. Ale chwila, dlaczego ma nie mówić, że ma ładne imię? Skoro u tamtej to ewidentnie działało i pomimo tego, że miała chłopaka, to i tak była jak... Patrz sama. Dzięki, stary, nie musiałeś. Nie dla ciebie debil, tylko dla Marzyny. Idź go dalej. Aha. Taki wingman. Pobrał jakiś sztuczny kwiat na drucie. Jest like, dla Marzyny, daj jej. Słuchaj, naprawdę bardzo cię przepraszam i bardzo mi się podobasz. I no, pomyślałem, że może pójdziemy razem, a to, że byłem taki niemiły, to tylko dlatego, że chciałem zwrócić twoją uwagę. Jak w przedszkolu, kto się czubi, ten się lubi. Lecz nie są w przedszkolu, są w liceum, no na Boga, Marzena, miej trochę rozumu, chcę się wykorzystać tylko i wyłącznie. Dobra, no, pójdę z tobą na tą randkę, ale pod warunkiem, że nie wrócisz do starych zwyczajów, bo inaczej ta randka szybko się skończy, okej? Okay? Obiecuję, że będę potulny jak baranek. Nie, tak pod kinem ją z bara pociągnie, żeby wylała na siebie kolej, wysypała popcorn. W sumie może to i by działało, ja już nie wiem. Lanowik jest wściekła na Wojtka Radwana za to, że skrytykował jej śpiew. Chce się na nim zemścić i oskarżyć go przed całą szkołą o rasizm. Co ty robisz? Proszę cię, nie mów nikomu, że to napisałam. Czarniwo? To śmieszne, że czarna laska pisze o sobie takie teksty. Okej, rozumiem. Chłopy głupi, nie umieją w makijaż. Baba stoi, baba zna makijaż, baba wie co podkład jest. Kojarzysz jeszcze tego Wojtka Radwana z Czecice? Tego rapera? No, kojarzę. A co tak? Dam ci drugie tyle, jeżeli powiesz, że to on to napisał. Ty tak na poważnie? No na poważnie. No spoko, ale dawaj hejsik. Wszyscy jacyś influencerzy, tiktokerzy i tak dalej, kiedy mają reklamować skambi, like... No dobra, daj hajsik, lecimy z tym. Na przerwie licealistka wprowadza w życie swój plan. Chce przekonać wszystkich w szkole, że Wojtek Radwan jest rasistą. Czyja to szafka? A czemu ty płaczesz? Jak już przyszłam, to ten napis tutaj był. Proszę pani, to chyba znaczy, że muszę sobie iść, ale tak bardzo nie chcę. Co tu się dzieje? Co? Co to za akcja? Jeszcze się głupio pytasz, młotku? Nie, to nie jest... Panie profesor, widziałam, że on to napisał. Wow, za 50 zł to zajebiście na typiara to gra. Następnym razem poprosiłbym ją o to, żeby, nie wiem, wmówiła komuś, że UFO przyleciało. To było łatwiejsze niż myślałam. Wszyscy uwierzyli, że Wojtek jest rasistą. Teraz zapłaci za to, że ze mną zadzierał. A mnie wszyscy będą współczuć i stanę się jeszcze bardziej popularna. Ale hola, przecież ten ojciec przyszedł do szkoły niedawno. Nauczyciele powinni wiedzieć, że jest biały i że ona nie jest w ogóle czarnoskóra. Dlaczego Wojtek jest nagle teraz w niesamowitym niebezpieczeństwie? Ta laska, która powiedziała, że ja to zrobiłem, ona kłamie. Pani mnie zna. Ja nie jestem rasistą. Okej, Wojtek, ale w takim razie ja nic nie rozumiem. Co to jest, jakiś głupi żart? Żart, nie wiem, nie brałem w tym udziału. Wojtek, to jest takie proste. Ty wiesz, że ona nie jest czarna. Ty wiesz, że chciałeś ją wyrzucić z zespołu. No któż mógłby cię wrobić? No chyba nie ten ziomek od tatuażu Marzena. On jest w tym momencie zajęty, biegając za Marzenami. Ja mam nadzieję, że przynajmniej przyzna się. Powiedz mi, to jest prawda, że ta Elanowik chodzi i opowiada po szkole, że jej ojciec jest czarnoskóry? Nic o tym nie wiem, ale widać, że lubi zwrócić na siebie uwagę. Jak to
chleba nie wiesz. To dosłownie siedziałaś, stałaś tam obok niej, ta Ela siedziała, wszyscy robili jej ojojojojojoj, a ona traktowała się tak, jakby te słowa były do niej. Naprawdę nie domyślasz się, że ona chodzi po szkole i wmawia wszystkim, że jest czarnoskóra? What the hell? Wszystko jedno, co ona opowiada, ten napis jest rasistowski i jego zachowanie jest niedopuszczalne. Nie, oczywiście. Znaczy, ja nie wiem, co mu w ogóle strzeliło to komu, wiesz, robił różne numery, ale ten... Przestańcie podejrzewać biednego chłopaka. To, że on kilka razy zarapował jakieś amerykańskie piosenki, nie cenzurując N-word, to o niczym nie świadczy. Ty Piera chce zrobić ze mnie rasistę, ale ja sobie na to nie pozwolę. Udowodnię wszystkim, że czcie mi z tym, że jest czarna. Chyba nie wie, z kim zadarła. I co, on planuje następnego dnia wziąć, nie wiem, wiadro i mydło i ochlapać ją, żeby to wszystko spłukać z niej? W sumie jak on chce zrobić ten reveal? Chłopak poderwał ją, bo ma ona tak samo na imię, jak jego była dziewczyna, której imię sobie wytatuował na ręce. Okazało się jednak, że randka z koleżanką była udana i zaczęło im na sobie zależeć. W ogóle to bardzo dziękuję za wczoraj, bo super. Nie poszłam na ten film, bo przecież nie miałam kasy. Też mi się podobało, wiesz? No i koniec. Podobało im się, zaczęli tam się lubić i tak dalej, ale ona zobaczy tatuaż ze swoim imieniem i powinna biec, powinna uciekać. Marzena, wytatuowałeś sobie moje imię? No wiesz, poszedłem wczoraj po kinie, poszedłem sobie do salonu i wytatuowałem to imię, żebyś wiedziała, że mi naprawdę na tobie zależy i że jesteś dla mnie bardzo ważna. To najbardziej najromantyczniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek ktoś na mnie zrobi, dziękuję. Okej. Okay. Dobrze, bądźcie ze sobą szczęśliwi, wy k***a psychopaci. Dziękuję, to było bardzo miło. Pawełku, widzę, że znalazłeś sobie pocieszycielkę. A tobie o co chodzi? To ty nie wiesz, że Paweł jak to mój były? Niestety nie był wystarczająco męski, żeby mnie zadowolić. Aha, co za zuza. A słuchaj, dla mnie sobie Paweł nawet tatuaż zrobił, popatrz, jaki piękny. Marzena, przecież to ja jestem Marzena. Co? Ja też. To jest zbieg okoliczności. Tatuaż jest dla ciebie, kochanie. Tak, ciekawe, bo nie wygląda na świeży. Raczej jakby miał już tydzień, wtedy to ze mną byłeś. Nie udawaj, że się znasz, dobra? Tatuaż jest dla ciebie, ona jest zazdrosna, bo nie dorasta ci do pięć. Tak. Idziemy. On sobie robi taki spirer, że no, tak, to mamy tatuaż, szybko wychodzimy stąd. Mało brakowało i byłam mega w topa. Na szczęście moja nowa Marzena nie zna się na tatuażach i uwierzyła, że zrobiłem go wczoraj. No i załatwione. Problem dziary się rozwiązał, a ja mam nową super dziewczynę. Hej, na szczęście moja Marzena nowa. No to trochę klepek jej brakuje, ale nie ma problemu, wszystko się mu wyklepie, tak? Paweł, zachwycony Marzeną, chce podziękować przyjacielowi, że namówił go na randkę z nią. Jeszcze raz wielkie dzięki, Marzenka jest super. I pomyśleć, że gdyby nie ta cała akcja z dziarą, w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby się z nią umówić. Krzycz głośniej, Paweł! Ty nie jesteś złoczyńcą w tym odcinku, ale głośniej! I dobre też jest to, że wiesz, udało mi się ją wkręcić za to, że jest faktycznie dla niej. A ona to wyknęła, o tak. Ale musisz uważać, żebyś się przypadkiem nie wygadał przy niej, że ten tatuaż jest dla twojej byłej. Jeju, jakby ona się dowiedziała, że ten tatuaż jest dla mojej byłej, a ją poderwałem tylko dlatego, żeby jej imię pasowało do tatuażu, ona by mnie zabiła. Tu, tu, tu! O nie! Cały plan spalił na panewce! Bo staliśmy na środku szkoły i krzyczeliśmy o tym, jak działał nasz szalony plan. I akurat tak się stało, że ta Marzena, która jest tak głupia, że uwierzyła w to, że ten tatuaż jest dla niej, akurat się tutaj zakręciła i nigdy nie zauważył na czas. Och, nie, jesteśmy zgubieni! No ale jakoś się udało. Co takiego? Fuck. Cześć, kochanie. Mówiłeś, że ten tatuaż jest dla mnie, okłamałeś mnie. Podoba mi się, że ten jego ziomek tak taktycznie odszedł, był like, nadal nie mój problem. Co za upokorzenie. I to wszystko przez ten cholerny tatuaż. Mam go już dość. Pozbędę się go, choćby miał uciąć sobie rękę. O, to jest plan. Utnij sobie rękę dla tej Marzeny. To już w ogóle będzie historia. Ona jest czystym złem, więc ona jak będzie już siedziała sobie w tej swojej noży zła za 20 lat i będzie wspominała, że jakiś cymbał odciął sobie rękę w liceum z jej powodu, najlepsza historia świata to będzie dla niej i dla tych jej złych minionków. Stary, go ahead! Ta blondyna naprawdę, ale jej bierz! Oburzony licealista wie, że nastolatka tylko udaje czarnoskórą. Wojtek zdobył na to dowody, które chce pokazać kolegom w szkole. Widniejesz na nim jako piękna laseczka, tylko trochę blada. Czego ty ode mnie chcesz? Wiesz co, niczego. Porozwieszam to zdjęcie po całej szkole i wszyscy się dowiedzą, że tak naprawdę kłamałaś. Nie, błagam cię, nie rób tego. I tak taktycznie pokazał jej, że patrz, ja jestem taki wysoki, patrz, powieszę tak, żebyś nie mogła zdjąć tymi swoimi mikrołapkami. Tak samo jak i tobie zależy mi na tym talent show. Dlaczego musimy cały czas ze sobą walczyć, a nie możemy się po prostu dogadać i skupić na muzie? O nie, nie, nie mówcie mi, że oni się polubią albo tfu, pokochają, proszę nie. Ja to mam jednak dobre serce. W sumie obojętne mi, czy ona jest czarna, czy jest Chinką, byleby odeszła z zespołu i wyjaśniła wszystkim, że nie jestem żadnym rasistą. Tak,
Żeby podkreślić, że nie jestem rasistą, wymienię jeszcze jedną rasę, żeby nie było. To w ogóle skąd on wytrzasnął to zdjęcie? To trochę jest podejrzane moim zdaniem. Wojtek naprawdę myśli, że ze mną wygrał? Ale frajer. Muszę teraz szybko coś wymyślić, żeby nikt mu nie uwierzył, że to zdjęcie jest prawdziwe. Uła, żmija. Żmija zygzakowata szykuje się do ataku. No i co, co ona wymyśli? Co, znowu napisze coś na jego szafce, czy tam swojej szafce, czy cokolwiek? A może tym razem, nie wiem, sfotoshopuje jego zdjęcie, że on tam gdzieś rzuca jajkami podczas protestów w jakichś tam 20 latach. Wojtek znowu się mnie czepia. Co takiego? Co on znowu zrobił? Powiedział, że mnie ośmieszy. Podobno znalazł jakieś fałszywe zdjęcia i chce je wszystkim pokazać. Jakie znowu zdjęcia? Nie wiem, podobno jakieś z mojej poprzedniej szkoły, ale naprawdę mnie na nich nie ma. On chce rozwalić ten nasz zespół, żebyśmy nie mogli wystąpić w talent show. Ale... What? Wystarczyłoby, żeby oni podeszli do niego i powiedzieli, ej, pokaż to zdjęcie i będzie widać, że tam jest ona. No chyba, że oni po prostu pójdą i dadzą mu f***dol. O co ci chodzi? Ty, stary, ty myślałeś, że nie dowiemy się, że znowu gdybyszę liście? Ej, co ty im znowu nagadałaś? Miałeś wszystko odwołać. Powiedziałam im prawdę, że mi znowu groziłeś. A ty typiara, co im cały czas przytula, jaka jest jej historia? Ona po prostu, nie wiem, ma fetysz na ludzi, którzy udają czarnych ludzi, czy o co chodzi? Ta laska na środku zdjęcia, ta blada laska, to wasza Elisza, zanim zaczęła przesadzać solarką. Z poprzedniej szkoły zdjęcie. Nie, to naprawdę nie jestem ja, proszę nie wierzcie mu w to. Stary, jesteś żałosny, pokazujesz jakieś fałszywki tylko po to, żeby rozwalić nasz zespół. Nie wierzę w tych ludzi. Kurwa, posmaruj ją kremem jakimś. Albo weź ten wacik, przejedź jej po twarzy. Kurwa, Leszek, ty jesteś gotów chłopa pobić za tą oszustkę? Tak łatwo dajecie się manipulować. Szkoda mi was, ale roześlę wszystkim zdjęcia, aby każdy wyrobił sobie własne zdanie. No i bardzo dobrze. A potem załóż kanał komentarzy. Myślałam, że jak powiem, że to fałszywe zdjęcie, to wystarczy. Ale widzę, że jednak niektórzy wierzą Wojtkowi. Muszę coś wymyślić, żeby go już tak totalnie skompromitować. Tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że mówi prawdę. Weź po prostu wymyśl, że chorujesz na to samo, co Michael Jackson, tylko odwrotnie. Problem rozwiązany, wszyscy w to uwierzą. Paweł chce się pozbyć tatuażu, przez który stał się pośmiewiskiem w szkole. Postanawia użyć kupionego w sklepie wybielacza. No dobrze, zrób to Paweł, fajnie, osiągniesz zajebisty efekt, Paweł. Jezus, nic ci nie jest? Ja czuję ręki. Debilu, mówiłem ci, żebyś tego nie robił, no. No trochę za późno. Tak, oczywiście za późno, on ci tam dosłownie powiedział, zanim zacząłeś lać, ten wybierać. Ale w ogóle też śmieszy mnie to, że ten ziomek, ten, który sobie wybiera tatuaż, widać, że się śmieje, słychać to, że się śmieje. Jest tak, o, ała, moja ręka. Ale w jego głowie gdzieś tam kucyki pony latają i jest zajebiście. Przesuńcie się, co się stało? Paweł wybrał sobie wybierać na rękę. Chłopie, oszalałeś, to trzeba szybko zaleć wodą. Co ci strzeliło do głowy, chłopie? Nienawidzę tego przeklętego tatuażu. Ale to nie w ten sposób. Chodź, wszystko przez taką jedną dziewczynę. Dobra, nieważne, idziemy szybko do higienistki. Higienistka zrobi to profesjonalnie skalpelem. Nic się nie bój. Paweł, co ci stało? Nic, nieważne. Próbował sobie usunąć ten głupi tatuaż. Co takiego? To ty jesteś sprawcą tego całego zamieszania? Nie, to nie jej wina. To wszystko przeze mnie. Marzena, mi naprawdę bardzo na tobie zależy. Przepraszam. Też na tobie zależy. Robi się popłaczy. Potem to sobie wyjaśnicie, a teraz musimy coś zrobić z tą ręką. Śmieszy mnie to, jak bardzo Paweł zawsze bez emocji mówi wszystko. Nie wiem, czy to jest kwestia aktora, czy to jest kwestia tego, że Paweł taki ma być, ale on zawsze jest tak, no, a w tym momencie byłem bardzo smutny i wtedy bardzo byłem szczęśliwy. Jedyny moment, kiedy wyraził prawdziwe emocje, to kiedy polewał sobie tatuaż wybielaczem. I to były emocje pozytywne. Jezu, ale on jest biedny. Ja wiem, że Paweł mnie okłamał, ale ja nie potrafię się tak dłużej na niego gniewać. Przecież on tak cierpi. No, oby mu się tylko nic stało poważnego z tą ręką. Jezu, biedna Marzena. Nienawidzi go, on ją chce wykorzystać, zrobić ją w ch***a. Jakoś tak się polubili z jakiegoś powodu. Polał sobie rękę wybieraczem, ale on jest biedny. Nie, jest kurwa debilem, no. Ela Nowik postanowiła ostatecznie skompromitować Wojtka Radwana. Chce poprosić o pomoc koleżankę, z którą wcześniej oskarżyły chłopaka o rasizm. Pomożesz mi? Ale masz jakiś plan? Musisz mnie pobić. Co to jest za odcinek do ch***a? POV! Idziesz z ziomeczką, to kurwa łazienka. I ziomeczka mówi, ty, ale mi teraz napierdol mi stary. Co? No walnij mnie gdziekolwiek, tak żeby jakieś gdzieś ślady tu zostały. Potem ale, powiem, że to on zrobił. Ale chyba cię pogięło. Zapłacę ci. No chyba cię pogrzało, nie, no, ma takiej opcji. Cię, nie ma takiej opcji. Proszę, nie ma, ale odwal się ode mnie. No i chciała zapłacić stówę, a dostała za darmo. Przysz sobie co do wąsa. Robisz? Nie, no masz. Nie, tak chciałam, dobrze jest. Co, tak chciałaś? Tak słuchaj. Miało być. Stara, jak tak miało być, to dawaj hajs. No i k***wa, bardzo mi śmieszy ta typiara, która wzięła najpierw hajs, żeby wrobić chłopa w rasizm, teraz jest like, nie będę ci biła za pieniądze! Potem ją bije bez pieniędzy i jest like, no dawaj pieniądze! Też wspaniała bohaterka, chciałbym, żeby miała jakiś swój ark. Jeśli ona jest w jakichś innych odcinkach, dajcie mi znać, to jest dla mnie bardzo ważne. Jaki hajs? Dawaj kasę, teraz rozumiesz? Teraz to już za późno. Dawaj!
Niech zgadnę, teraz ta typiara przez to, że nie dostała hajsu, to wszystko tutaj ujawni cały misterny plan. Stawiam dychę na to. Co ci się stało? Wojtek mnie napadł. On ci to zrobił, przecież go zabije. Co tu się dzieje? Wojtek Radwan ją pobił. To prawda? Tak, pani profesor, on mnie nienawidzi. Chodź, idziemy do higienistki. Ale nie trzeba, już mi nie leci krew. W takim razie poszukamy Wojtka. Wojtek? Podobno uderzyłeś Elę. Biedny Wojtek, Jezus Maria. Ona naprawdę tak bardzo go nienawidzi. Nie, ja na miejscu Wojtka naprawdę też jakąś sprawę sądową bym założył, bo to już trochę przegina jest. Ja cię uderzyłem? Tak, ty to zrobiłeś. Nienawidzisz mnie, bo jesteś rasistą. Nie, znowu zaczynasz. Niech pani coś zrobi. No, ona jest kompletną wariatką. Uspokójcie się, chwileczkę. Kiedy to się stało? Parę minut temu. On na mnie naskoczył, zaczął mnie wyzywać. Ledwo mu uciekłam. Tak. Parę minut temu? Tak. Jesteś pewna? Tak. Zabawne. Ponieważ przez ostatnią godzinę Wojtek siedzi ze mną w bibliotece. Przygotowujemy się do olimpiady z angielskiego. Co? Jak to? Ta typiara, która miała dosyć pieniędzy, a nie dostała, tam stoi z tyłu z lekarzem. Dałabyś mi stówkę, to ja bym poparła tutaj twoje stanowisko, że Wojtek się teleportuje, ale tak to... No ale cóż, wsadziła się na minę i dobrze, i tak... Jadźcie, Elisza, tak? Jadźcie, Elisza. Mam nadzieję, że wyrzucą ją z tej szkoły. No i teraz pani widzi, ona po prostu non-stop kłamie. Że ją wyzywałem, że tą szafkę pomalowałem, że teraz cię pobiłem i że jej stary jest czarny? On jest czarny i ja też jestem czarna. Tak, tak. Ale co ty wygadujesz? Przecież widziałam twojego tatę, on nie jest czarnoskóry. Co? Oszukiwałaś nas? Co się śmiejesz? No pomagałaś jej, kłamałaś, że i to ja jej pomalowałem tą szafkę. No bo mnie zastraszyła. Nie kłam, za pieniądze to zrobiłaś. Ja nie wiem, kto tu jest prawdziwym antagonistą. Czy ta Elisza, czy ta typiara, która za pieniądze jej tam pomagała. W sumie, ta typiara, która jej pomagała za pieniądze, najlepiej na tym wyszła, bo może teraz powiedzieć cokolwiek i tak jej uwierzą, a swoje zarobiła. I jeszcze rozkwasiła nos Eliszy. Poparzenia od wybielacza na ręce Pawła Borowca okazały się niegroźne. Chłopak już wkrótce w profesjonalnym gabinecie podda się zabiegowi usuwania tatuażu. A za czyje pieniądze, słucham? Marzena nie ma pieniędzy, on jest taki bogaty, jego stać, wiecie, to nie jest tania rzecz. Chyba, że szkoła mu fundowała, ale to w takim razie trochę niewychowawcze. Ela Nowik dostała naganę za to, że fałszywie oskarżyła Wojtka Radwana o rasizm. Została też wyrzucona z zespołu hip-hopowego. A ze szkoły nie? W sumie na jej miejscu to ja bym sam się wyrzucił z tej szkoły. Ona nie ma tutaj już życia. Jest skończona. Jesteś skończony! Ona już na zawsze zostanie tą laską, która udawała czarnoskórą poprzez używanie ciemnego podkładu. Siema, co ty? Cześć, gościu. Pomyśleliśmy, że może chciałbyś z powrotem wstąpić do naszego zespołu. Wrócić? Po tym, jak wywaliliście mnie kosztem Eliszy? Nie, stary, ona nas okłamała, przecież wie, że to nie jest nasza wina. To jest wasza wina. To jest wasza wina, że nie potraficie rozpoznać prawdziwego czarnoskórego człowieka od fałszywego czarnoskórego człowieka. Wojtek, odejdź. Leć jak ptak. Ale od dzisiaj działam solo. Narka. No to drama. No i poleciał. No i tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. To był dobry odcinek, moi drodzy. To była jazda bez trzymanki. To jest jeden z tych troszeczkę starszych odcinków szkoły. Nie tych najstarszych, ale oni wtedy mieli takie kurwa plot pointy. Także moi drodzy, jeśli chcecie, żeby jakiś konkretny odcinek został przeze mnie tutaj omówiony, to zapraszam do moich DM-ów na Instagramie. Nie piszcie w komentarzach, bo inni kradną. No i moi drodzy, jeśli zostaliście tutaj do końca, zostawcie lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści Ciemno to widzę. Yeah, I did it. Ciao.